Witam Was serdecznie. Tutaj Ewelina Freehouse. Z tej strony dzisiaj mamy kolejną dawkę informacji przed wyborami. Zostało nam ponad tydzień do wyborów w Stanach Zjednoczonych do 8 listopada, więc różne dziwne rzeczy wychodzą cały czas. Powiem najpierw na temat tego stanu, w którym mieszkam, Illinois. Następnie krótka wzmianka o Bidenie. Kerry Lake, która startuje z Partii Republikańskiej w Arizonie. Kolejne nowe wiadomości. Następnie Pelosi i jej mąż. Cała historyjka, o której mówią nie tylko media głównego ścieku, ale też media niezależne. No i na koniec powiem, co zrobił Elon Musk po tym, jak przejął Twittera. Też kolejne nowości. I na koniec krótko Wam przypomnę o kursie, który się zaczął teraz 25 października z aromaterapii i pierwsze spotkanie będzie za kilka dni. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od pierwszej wiadomości. I co się dzieje przed wyborami w Illinois? Oczywiście to jest stan demokratyczny, może nie tak oczywiście, bo Chicago tylko i wyłącznie miasto, a poza miastem większość ludzi jest republikanami, no ale w mieście chyba więcej głosują, bo jest większa ilość ludzi. No i mamy tutaj JB Pritzker z Partii Demokratycznej versus Bailey z Partii Republikańskiej. Na razie to nie wygląda za bardzo kolorowo i różowo dla Partii Republikańskiej, bo na dzień dzisiejszy wygrywa Pritzker. No, ale zawsze może się zdarzyć coś fajnego. Wyszły teraz dodatkowe informacje, oczywiście wyciekły, bo nikt o tym za bardzo nie wiedział, chyba że ktoś jest gdzieś tam blisko, że pracownicy w stanie Illinois zarabiają bardzo dużo pieniędzy. I to są pracownicy, którzy mają różne stanowiska rządowe. I rocznie wydajemy na pensje dla tych pracowników ponad 17 miliardów dolarów. Dlatego zawsze brakuje pieniędzy w tym stanie. I jest 132 188 pracowników, która zarabia więcej niż 100 tysięcy dolarów. I tutaj zobaczcie, co się dzieje od 2018 roku, jak liczba tych pracowników bardzo szybko wzrasta. Więc dlatego mamy tak, a nie inaczej. I byłoby świetnie, oczywiście, jak ludzie dobrze zarabiają, no to im będziemy klaskać. No ale ci pracownicy, część z nich w ogóle nic dobrego nie wnosi do tego stanu. Więc przestępstwa w Illinois wzrastają i to w bardzo szybkim tempie. Pamiętamy, co się działo, jak napadano na sklepy, palono, rabowano, wybiegano z workami różnych kosztowności na Michigan Avenue, czyli taka jedna z bardzo popularnych ulic w Chicago, gdzie są drogie sklepy z biżuterią, z ubraniami i tak dalej. No to jest okej. Okay. Zabieranie funduszy i budżetu na policję też jest okej. Okay. Ale tak naprawdę trzeba zobaczyć, co się dzieje w środku. I audytorzy z Open the Books znaleźli, że na przykład 500 pracowników, która jest prawdopodobnie nauczycielami, pracuje w publicznych szkołach. Ich pensje są między 200 a 439 tysięcy dolarów. Wow, nieźle. Jakby jeszcze faktycznie robili coś dobrego dla tych dzieci. Ja zaraz też Wam podam statystyki. Lekarze niektórzy w Chicago zarabiają między 1 a 2,1 miliona dolarów. I to nie mówimy tutaj o prywatnych praktykach, bo to nas nie interesuje. Jeżeli ktoś prowadzi prywatną praktykę, no to sobie zarabia ile chcesz. I na przykład fryzjer w więzieniu zarabia 104 tysiące dolarów, woźny
zarabia 143 634 dolary, kierowca autobusu 242 tysiące dolarów. No i tutaj mamy szefa publicznego koledżu 418 tysięcy dolarów. I mamy 43 500 pracowników szkół publicznych, którzy w ostatnim roku poszli na przykład na emeryturę i dostali też fajne bonusy. Minimum emerytura takich pracowników to 100 tysięcy dolarów plus jeszcze ekstra. Ale co się dzieje w szkołach? Okazuje się, że jeżeli chodzi o podstawowe przedmioty jak matematyka czy czytanie, to wszystkie statystyki spadły o około 30% i w czytaniu, i w takich podstawowych rzeczach, więc no, czy się należy tym nauczycielom taka pensja? Niekoniecznie, chyba że to są nauczyciele, którzy faktycznie w czasie tych ostatnich 2 lat pomagali dzieciom, uczyli, robili co mogli, ale oczywiście tak nie było, to mówimy o garstce ludzi. Kolejne tutaj jaja, na przykład pracownicy, co naprawiają światła na ulicach, zarabiają między 100 a 196 tysięcy dolarów. Kolejni pracownicy, malarze, na przykład malują pasy, zarabiają 145 341 dolarów rocznie. No i tych tutaj innych można wymieniać i wymieniać, ale ciekawostka, pracownicy, którzy zajmują się tak jakby dezynfekcją, czyli ten nowy zawód powstał, zarabiają 125 tysięcy dolarów rocznie. I tutaj możecie sobie też zobaczyć na tablicy czerwonej oficer policji 480 tysięcy dolarów rocznie. No i inni, którzy pracują oczywiście o wiele, wiele dłużej. To nie są takie pensje dla osób, które są 10 lat w policji, no ale trochę dłużej. Więc tych pensji mamy tutaj wiele. I dzięki audytorom możemy wgłębić się, gdzie idą nasze pieniądze. Jeżeli te osoby pójdą na emeryturę, to mają specjalny plan emerytalny, bonusy i tak dalej. Skąd te pieniądze mają iść? Jeżeli by te osoby faktycznie zrobiły coś pozytywnego dla tego stanu, no to oczywiście, dlaczego nie? Możemy im dawać nawet jeszcze więcej. I mamy tutaj Joe Biden, który pokazuje swoją owłosioną nogę ze swoją skarpetką z literką P. Chwali się, jakim on jest niesamowitym prezydentem, jakie osiągnięcia Partia Demokratyczna ma w ostatnich 2 latach. To jest taki obiad dla demokratów i nagle z tłumu słychać głos Let's go Brandon. Także oczywiście zaczęli się wszyscy śmiać z Partii Republikańskiej, skąd się wziął tam jakiś nasz człowiek. Oprócz tego Joe Biden oczywiście cały czas się ośmiesza i ma problemy z pamięcią i to porządne, bo cieszył się i gratulował swojej administracji, że odkąd objęli władzę, to ceny benzyny spadły z ponad 5 dolarów do około 3 z kawałkiem. Ciekawe, skąd ma te dane. Jak pamiętamy, cena benzyny kształtowała się około 2 dolarów, dolar 80, dolar 90, w niektórych stanach mniej, w niektórych więcej. Także skąd ma te dane Joe Biden? Nikt nie wie. Cały czas ma jakieś takie śmieszne tutaj pomyłki. Tak samo z inflacją, cały czas uważa, że wszystko jest ok, wszystko spada. Dla przypomnienia, jak Trump odchodził ze swojego biura, inflacja była na poziomie 1,4. Teraz mówi się nam, że jest 8,2. Oczywiście jest o wiele, wiele większa, ale żeby fajnie wyglądało do 8 listopada, no to jest 8,2. I teraz przejdźmy do Carrie Lake, która startuje z Partii Republikańskiej versus Kate Hobbs, która startuje z Partii Demokratycznej.
Tutaj mamy rajno, czyli tak jak ktoś z Was napisał, rajno to inaczej jest łajno. Osoby zdrajcy z partii republikańskiej, Liz Cheney, powiedziała ostatnio w Teksasie na konferencji, że jeżeli mieszkałaby w Arizonie, to na pewno głosowałaby na Kate Hobbs. Dla przypomnienia, Liz Cheney niby jest z partii republikańskiej i zamiast wspierać Carrie Lake, wspiera jej oponentkę Katie Hobbs. Także żart jak nic. Trump zawsze źle się wypowiadał o Liz Cheney. Uważał, że to jest zdrajczyni, że dostała się na swoją pozycję, którą piastowała przez wiele, wiele lat, przez znajomości rodzinne, a nie, że coś potrafi. Jest cały czas po prostu działa na rzecz Partii Demokratycznej. I teraz przetłumaczę Wam list od Carrie Lake do Liz Cheney, która bardzo dziękuję Liz Cheney za to, że jej nie wsparła właśnie w tych wyborach, bo po tym jej wystąpieniu ludzie zaczęli wpłacać duże pieniądze na wsparcie Carrie Lake, bo wiedzą, że ona jest w porządku, jest po stronie republikańskiej, nie przechodzi na drugą stronę, nie robi jakiś jaj. Także taki list wyszedł na Twitterze. Zobaczcie, że Carrie Lake nie śpi, od razu działa, załatwia biznesy, żeby Arizona była tym stanem, który ma fajne, duże firmy, z których będzie mógł też czerpać zyski w postaci podatków. Na swoim Twitterze Carrie Lake napisała: hej, Elon Musk, masz otwartą tutaj propozycję, zaproszenie, żeby przenieść swoją firmę Twitter właśnie do Arizony. Napisz do mnie prywatną wiadomość, coś wymyślimy. No i oczywiście spotkała się z oklaskami, że od razu działa, jeszcze nie jest gubernatorem, a pokazuje, że będzie coś robić dla tego stanu. Tutaj jest zdjęcie z Trumpem, ptaszek na czerwono, no i do góry. No i 1 grudnia w Mar-a-Lago szykuje się impreza wolnościowa, żeby celebrować wolność ze swoimi ludźmi po wyborach. Także taki bal będzie w grudniu. Zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno będę Wam dawać znać. No i teraz mamy tabelkę, co najbardziej interesuje ludzi w Stanach Zjednoczonych. 89% powiedziało inflacja i wysokie ceny, na przykład benzyny. Na drugim miejscu 79% to jest wzrost przestępczości. Na trzecim miejscu są podziały polityczne, co widać, 74%. Na czwartym miejscu jest konflikt u naszych sąsiadów, 73%. Następnie ludzie się martwią, co dzieci będą się uczyły w szkole, bo wiemy, że te wszystkie materiały są specjalnie zmieniane. Następnie aborcja, broń, granice, nielegalni emigranci i na ostatnim miejscu zmiany klimatyczne. Także to według Fox News, nie wiem skąd mają te dane, niektóre są dziwne, no ale nie można ich komentować, bo są na liście zakazanych rzeczy do komentowania. Trump i jego organizacje, które zbierają pieniądze na przykład na wybory. Trump Save America PAC to jest taka organizacja, która dała 20 milionów dolarów, żeby wspierać przede wszystkim kandydatów w Arizonie, Georgii, w Nevadzie, w Ohio oraz w Pensylwanii. Także dosyć dużo ludzie dają ostatnio donacji. No i te wszystkie organizacje MAGA i inne trumpowskie, republikańskie są ostro krytykowane, skąd mają te pieniądze, kto dokładnie dał te pieniądze, więc wszystko można sobie sprawdzić. Na przykład Timothy Mellon dał 1,5 miliona dolarów, także każda osoba, która dała dużą kwotę, jest
na liście. Zobaczymy, co z tą listą później będą robić. Także działają ostro i teraz jakoś o wiele lepiej im będzie szło niż w 2020, bo wszystko jest przygotowane, ludzie widzą, co się dzieje. Teraz przejdźmy do wiadomości, która jest wszędzie i w mediach głównego ścieku, i w mediach niezależnych, czyli Nancy Pelosi i jej mąż Paul Pelosi, który mieszka w San Francisco i ktoś go napadł w jego willi. Tutaj jest jego willa, okno, rozbita szyba. Nancy Pelosi w tym czasie była w Washington DC. No i Paul Pelosi był sam. Co ciekawe, zaraz wam powiem całą historyjkę od początku, co się stało, jak się stało i wy sami ocenicie, o co chodzi. Mi to ta historyjka od razu nie bardzo się wydaje. Tak po pierwszym oglądnięciu na żywo wczoraj, jak media głównego ścieku przedstawiały tą całą historię, coś tutaj no za bardzo nie da rady sklecić. Według nich 2 plus 2 równa się 5. Więc o 2:27, tak podano w pierwszej wiadomości, ktoś wpadł, wybił szybę, no i zaczął krzyczeć, gdzie jest Nancy, gdzie jest Nancy. Ponoć Paul Pelosi wleciał i zobaczył białego mężczyznę. Teraz wiemy, że ten mężczyzna ma 42 lata. Już wam pokazuję, jak wygląda. Tutaj jest ten mężczyzna, który bierze ślub. Tutaj mamy tego mężczyznę z bliska. Tak właśnie wygląda David de Papi, który włamał się do domu Pelosi. I co się stało? Ponoć ten Papi chciał związać Pelosi. Nie wiem, czy go związał, czy go nie związał, ale chyba nie, bo ktoś zadzwonił do operatora, do operatorki, zgłosić tą sprawę, że jest jakiś mężczyzna w domu, którego Paul Pelosi nie zna i czeka na kobietę, na jego żonę. Więc niby ta operatorka, która ma niesamowitą intuicję, zorientowała się, o co chodzi i wezwała policję. W czasie tej rozmowy padły takie hasła jak przyjaciel, tak jakby oni się znali, więc to było dziwne. Potem policja powiedziała coś takiego, że to było mówione specjalnie, żeby ten mężczyzna, który włamał się do domu, nie wiedział do końca, o co chodzi. Także my też nie wiemy, o co chodzi, jak Paul Pelosi złapał za telefon, ponoć zadzwonił z łazienki. Nie było to do tej pory wyjaśnione, ale ja tutaj dokładnie rozpisałam, jak to wyglądało i sami będziecie mogli ocenić, o co tutaj chodzi, bo wiele osób się zaczęło domyślać, że no tutaj 2 plus 2 równa się 5. Więc okej, facet się włamuje, krzyczy, Nancy, gdzie jest Nancy? I... No i później przyjeżdża policja, już okej, zadzwonił ten Paul Pelosi do tego operatora, ona wezwała policję, bo się domyśliła, że coś jest nie tak, coś tutaj nie styka. Policja przyjeżdża, nie wiadomo jak wchodzi do tego domu, później powiedzieli, że policja weszła sobie po prostu przez drzwi, które były otwarte, czyli frontowe drzwi w domu, główne, są otwarte, policja sobie otwiera drzwi, wchodzi, o... Co tu się dzieje, tak? I widzi dwóch mężczyzn. Najpierw było podane, że z młotkami, z dwoma młotkami, później, że był jeden młotek i oni trzymali ten młotek, jeden u góry, drugi na dole, tak to chyba musiało wyglądać, ale pierwsza wiadomość była podana na żywo, że były dwa młotki, więc myślę, jakaś akcja, młotkami się będą teraz, słuchajcie, bić. No ale w końcu, dobra, jest ten jeden młotek i ten Papi wyrywa ten młotek Pelosi, chyba jak są tam ci policjanci w tym czasie i niby bierze ten młotek i walną młotkiem Pelosi w głowę. No dobra, obydwoje
zabiera karetka, policja dzwoni na karetkę i zabierają Paula Pelosi i zabierają tego papi, który napadł na tego Paula. Także nie wiem, dlaczego tego papi zabierają do szpitala, skoro jest powiedziane, że to ten papi uderzył Pelosi w głowę. Tutaj jest kolejne wideo, może od jakiegoś sąsiada, sąsiadki z drona, że ktoś podpisał, jeżeli okno by było wybite z zewnątrz, to by inaczej to wyglądało, a to wygląda, jakby to okno było wybite z wewnątrz, czyli tak jakby ktoś wszedł i wybił to okno. Następna rzecz. Ten cały papi był w majtkach, w bieliźnie, jak policja weszła do domu Pelosi. Co się okazuje, że tam, gdzie mieszkają Pelosi, jest to dosyć droga dzielnica. Jeżeli ktoś by przez ulicę szedł w majtkach, jakiś bezdomny, bo niby mówią, że ten facet jest bezdomny, no to zaraz policja by pojechała i zabrała taką osobę, no gdzieś, tak, na policję albo coś w tym stylu. Kolejna rzecz, która wzbudza znak zapytania u wielu, dlaczego tak bogaci ludzie jak Pelosi nie mieli alarmu? Dlaczego alarm był wyłączony? Bo ponoć już mieli, już jest powiedziane, że mieli, no to dlaczego nie był włączony? Dlaczego alarm się nie włączył? Dla przypomnienia powiem wam, ile Nancy Pelosi i jej mąż mają pieniędzy. 265 milionów dolarów i te pieniądze ponoć Nancy Pelosi zarobiła na giełdzie papierów wartościowych. Jest na przykład właścicielką akcji Apple, ma w nich 15 milionów dolarów, a wiadomo, piastując taką wysoką funkcję rządową, no to miała różne tajne informacje, które prawdopodobnie podawała swojemu mężowi albo może jakimś osobom, które za nią to robiły. Oprócz tego jej mąż inwestuje ostro w budynki. Ostatnio kupił budynek na Martha's Vineyard za około 5 milionów dolarów. Pamiętamy DeSantisa, który wywoził tam emigrantów. No i ci ludzie z Martha's Vineyard, tam jest wiele, wiele bogaczy, byli po prostu zniesmaczeni, że jak to jacyś nielegalni emigranci będą im tutaj paskudzić taki fajny teren dla milionerów. No to jak już ich wyrzucili, to Pelosi teraz kupił za 5 baniek taką willę. Więc to są ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze, zarobili. Nancy Pelosi 82 lata, Paul Pelosi prawie 83, w podobnym wieku, tak? Są. No i no, ta informacja trochę, powiem wam, zaskoczyła nawet Greg Kelly. Greg Kelly nagrał też wideo na ten temat i szedł linijka po linijce, co powiedział szeryf. I faktycznie to nie bardzo wyglądało, jakieś dziwne wiadomości. Oczywiście policja się tłumaczy, że w to jest zaangażowane FBI, że też jest policja z Kapitolu, prawnicy i tak dalej, że oni nie mogą nic powiedzieć, dlatego takie te wiadomości są zamydlone, a ktoś krzyczy, przepraszam, a jak się ten pan bezdomny dostał do domu Pelosi, co nie było nikogo? Ktoś też powiedział, że dziwnie ktoś otworzył drzwi z boku, więc nie wiadomo, kto to był, czy jakaś służąca, czy nie służąca, jak ci policjanci faktycznie weszli. No później już historyjka była, tak jak wam już wspomniałam, zmieniana w różnych kierunkach, więc nie wiem, czy się dowiemy prawdę. Ale kolejna rzecz, czy były kamery? Skoro ci ludzie należą do tak ważnych ludzi i piastują takie pozycje w Stanach Zjednoczonych, no przede wszystkim Nancy, bo jej mąż to robi tylko kasę przy pomocy Nancy, no to niech wezmą nagrania z tych kamer, bo ponoć sąsiedzi dali już znać, że takie kamery tam były. Może sąsiedzi też jakieś taśmy wyślą, o ile im dadzą wysłać takie taśmy. A co robią demokraci? Całkiem z innej strony do tego podeszli. Przytoczyli całą tą akcję ze stycznia, wiecie którego stycznia, i tam ponoć w korytarzu na Kapitolu przestępcy krzyczeli Nancy, Nancy, Nancy. No i teraz oczywiście twierdzą, że to są te same osoby, że to wszystko przez ten ruch MAGA, wszystko przez Trumpa, wszystko przez
republikanów, więc oczywiście odwrócili kota ogonem, ale republikanie też tą wiadomość podchwycili i też na niej teraz jadą. No chwila, chwila, przecież wyście chcieli zabrać budżet na policję, wyście chcieli zmniejszyć policję w Stanach Zjednoczonych, na przykład tutaj w Chicago. Ci z Was, co mieszkają koło centrum Chicago, mam koleżankę, która tam mieszka i opowiadali ludzie, co tam się działo kilka lat temu, jak Antifa i reszta wpadła, jak palili, rabowali wszystko, no to nie było fajnie, tak? Więc musimy sobie przypomnieć te historyjki wszystkie, co mówili demokraci. Hej, nie chcemy policji, za dużo jest policji, to powinien być wolny kraj. No ale dobra, no ale policja teraz niby uratowała życie Nancy Pelosi. Teraz właśnie republikanie też tą wiadomość podchwycili. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ci, co kłamią, robią różne dziwne historyjki, bo pod dupą im się pali tak naprawdę. Nawet Jen Psaki, ich człowiek, była sekretarka prasowa Joe Bidena, powiedziała, że faktycznie jest nieciekawie. I powiedziała to oficjalnie. Demokraci zaczynają się martwić. To są słowa Jen Psaki z MSNBC. Tam chyba pracuje. Także ataki w kierunku republikanów. Ted Cruz został zaproszony do ABC News i na zewnątrz tej telewizji stali ludzie, którzy protestowali przeciwko zmianom klimatycznym i przeklinali, różne tam słowa leciały i oczywiście ABC News też przekręcił całą tą sytuację, że darli się, że do Teda Cruza. Później Ted Cruz został zaproszony do Fox News i powiedział dokładnie, jak to wyglądało. Więc zobaczcie, jak wszystko można odwrócić. Ja jeszcze tutaj przetoczę Rand Paul, bo on miał też taką sytuację, że ktoś na niego napadł, a dokładnie jego sąsiadka, jak kosił trawę. Sąsiadka ponoć nienawidzi Trumpa i rzuciła się na Rand Paul i złamała mu 6 żeber. Paul musiał walczyć z nią dosyć długo, aż została skazana. Tutaj Papi od razu ponoć będzie skazany. Jest cała lista za co. W tym jest skazany za coś takiego. Zaraz wam tutaj powiem, co oni wymyślili. Papi będzie skazany także za elderly abuse i Greg Kelly dokładnie przetłumaczył, co to znaczy i wyszło, że to jest w przypadku, kiedy osoba starsza zna się z tym przestępcą. No to Greg Kelly właśnie mówi, no to oni się znali, nie znali, o co tu chodzi. No i dobra, przejdźmy jeszcze do tego senatora Randa Paula. Co dalej? Córka Pelosi powiedziała, że bardzo dobrze, że tak się stało. Rand Paul ma za swoje. A teraz Rand Paul pokazał się z lepszej strony. Powiedział, że mimo to, że córka Nancy Pelosi tak do mnie powiedziała, że jest mi dobrze, że dostałem po prostu po 4 literach, po żebrach, no to ja życzę wszystkiego najlepszego, żeby mąż Nancy Pelosi wyszedł jak najszybciej z tego wszystkiego, bo na razie tylko wiemy, że dostał młotkiem w głowę. Teraz coś ostatnio słyszałam, że nie tylko w głowę, bo jeszcze coś z ramieniem ma, także na pewno będziemy się dowiadywać kolejnych rzeczy. Czyli tak jak widać, demokraci chcą po prostu zrobić z siebie ofiarę, chcą, żeby ludzie się czuli sorry za nich, współczuli im i może uda im się jakieś kilka punktów tutaj nadrobić. Były różne wywiady na Fox News i nie tylko i były zadane pytania, że teraz Joe Biden i Obama ostro działają, wspierają kandydatów i czy coś to da i wszyscy się wypowiadali zero albo tylko narobi szkody. Więc bardzo dobrze, niech jeżdżą, niech Obama jeździ i po prostu namawia ludzi. Ludzie już wiedzą, na kogo głosować. No i teraz kolejna wiadomość. Tak jak już ostatnio wspomniałam, Elon Musk
przejął w piątek Twittera i na początku wyrzucił tych najgorszych tutaj ludzi, czyli CEO Parag Agrawal, który ostro walczył przez ostatnie 2,5 roku, żebyśmy nie mogli wypowiadać się po prostu tak, jak chcemy na Twitterze, tak w skrócie, bo to wiele, wiele różnych było informacji na ten temat. Nawet projekt Veritas nagrał kilka kawałków i były tam akcje właśnie, jak wiele pracowników z Twittera została złapana na gorącym uczynku. Następnie Ned Segal, CFO. Notabene Parag Agrawal dostał 42 miliony dolarów ponoć, czy zarobił. Ned Segal 25 milionów dolarów. I kolejna jest ta kobieta. I tutaj ja się śmieję, ale jaja wijaja. Tak, bo w końcu baba wyleciała. I nazwisko Gadi Gade, Gadde, coś z Gadem. Także też pasuje do niej, bo ona była jedną z tych głównych osób w Twitterze, która ostro krzyczała, że trzeba na przykład dla Trumpa zamknąć konto, bo jest niebezpieczny. Podawała tam różnego rodzaju przykłady. No i tak jak wiecie, udało jej się pozamykać konta dla wielu znanych republikanów, w tym dla Trumpa. No i teraz dostała pięknym za nadobne. Wszystkie te trzy osoby zostały wyprowadzone z budynku Twittera. No i zobaczymy, kto wyleci następny, ale Elon Musk powiedział coś takiego, że teraz ptak jest wolny, bo tak jak wiecie, symbolem Twittera jest niebieski ptak, więc wypuścił ptaszka z klatki, będzie chciał poddać publicznie algorytmy, jak one były ustawiane przez moderatorów, kto sprawdzał, kto co robił, więc wszystko to się dowiemy wkrótce. Twitter już nie jest firmą publiczną. Nie można kupić akcji Twittera na giełdzie papierów wartościowych. Jest to już firma prywatna. No i w końcu Republikanie będą mieli jakąś platformę. Elon Musk powiedział, że będzie głosował po raz pierwszy na partię republikańską. Także Elon Musk osusza bagno i tak jak wam wcześniej wspomniałam, to są układziki, które nawet o nich mówił Donald Trump, że myśmy pomogli Elonowi Musk, dzięki nam jest tam, gdzie jest, teraz on musi się odwdzięczyć i pomóc nam. Więc prawdopodobnie to tak wygląda, że to są układy, które oni muszą po prostu wypełnić. Nie można się z nich wycofać, jest to bilet w jedną stronę. No, ale już są ciekawostki, że będą się otwierały konta. Liczymy na to, że projekt Veritas będzie miał z powrotem swoje konto na Twitterze. No i będą się działy ciekawostki. Także i Rumble, i tutaj Twitter, i może kolejne jakieś duże platformy będą przechodzić na naszą stronę, żeby był balans. Jak jest balans, to już jest dobrze. Jak jest przewaga tylko zła, no to za daleko byśmy tutaj nie poszli. No i tak jak wiecie, zaczął się kurs aromaterapii 5-tygodniowy kilka dni temu i po weekendzie będziemy mieli pierwszą klasę na żywo na Zoomie i na polskiej grupie i polskiej na czas amerykański, czyli 7 wieczorem w Chicago, 8 Floryda, 8 Nowy Jork, a polski jak zawsze 19 czasu polskiego. Także w ten sam dzień mam dwie grupy. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do którejś z tych grup, jeszcze zanim się zacznie pierwsza klasa, żeby nie stracić tej klasy na żywo, to zapraszam. Na dole jeszcze dam dla Was linki. I będziemy się spotykać do końca listopada, więc i mamy w tym czasie Dzień Wszystkich Świętych. Będziecie się spotykać ze swoimi rodzinami, odwiedzać groby. Ja, jak zawsze, jestem w Polsce i jestem u babci, to wujek zawsze mi mówi: nie pytaj się, gdzie zabrać babcię, tylko
od razu ją gdzieś zabieraj, bo jak się jej spytasz, gdzie, to zawsze powie, że jedziemy na cmentarz. I faktycznie tak jest. Jak się spyta babci, gdzie chce iść, no to jeździmy na kilka cmentarzy, sprzątamy, dajemy kwiatki, wspominamy te osoby, które odeszły. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Nie tylko w ten dzień, gdzie jest ten dzień oficjalnie ogłoszony, ale cały rok. Kolejne święta będą święta dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, więc mamy tutaj w czasie tego kursu, który prowadzę, dwa święta, ale to już jest taki czas przedświąteczny. Wiele z Was mnie się pytało, czy jeszcze mogę zrobić kurs z aromaterapii w tym roku. No, nie bardzo, dlatego jeżeli chcecie, to dołączajcie do tego, co jest teraz, bo się po prostu nie wyrobimy z dziewczynami. Mamy też wiele innych dodatkowych rzeczy, nad którymi pracujemy i chcemy po prostu skończyć do końca roku, więc zapraszam na ten kurs. I jeżeli nie będziecie mogli być na którejś klasie, to są nagrania i macie dostęp do nagrań, możecie sobie je obejrzeć, więc nic nie stracicie. Kurs jest ten dla tych z Was, którzy chcecie wprowadzić aromaterapię, olejki eteryczne, które są niesamowitymi koncentratami. Są to koncentraty, więc trzeba wiedzieć, jak je używać bezpiecznie, ale tak, żeby widzieć rezultaty, bo można używać różne olejki niższej klasy, nie widzieć rezultatów. Ważne jest też, żeby wiedzieć, jak wykorzystać te olejki do produkcji swoich kremów, czy pasty do zębów, czy jak je używać same właśnie dla siebie w różnych dolegliwościach, czy w różnych stanach emocjonalnych. No i ta wiedza oczywiście zostanie z Wami do końca życia, nie tylko certyfikat. Wiedza jest zawsze na pierwszym miejscu, certyfikat zawsze jest jako dodatek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dawajcie znać. Na dole będzie mój e-mail, informacje o kursie i dla tych z Was, co już jesteście zapisani, cieszę się, że będę mogła się z Wami widzieć już we wtorek. Trzymajcie się, będę Was informować, co się tutaj dzieje w Stanach. Nowe informacje. Miłego weekendu. Ciao!